No cześć, cześć, dzień dobry, kolejny Unchartedzik przed wami. Ostatnio przeżyliśmy całkiem ciężką walkę. Ja tu się troszeczkę w niewielkim stopniu doposażyłem teraz po odcinku. Ale tak naprawdę, znaczy, no mamy trochę tam. Tu mamy 3 naboje, tu 4, tu mamy dwie strzały, mamy 6 naboi do tego i jedną do strzelby, więc no... Coś tam mamy, ale nie jest to najszczęśliwiej, nie jest to najwięcej. Jak na taką wyprawę, jeszcze sami, to to dosyć mało. Zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze się nie znajdzie. A i owszem, są jakieś rzeczy. Nie wiem, co to jakieś warsztaciki. Nawet w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Na razie to się musimy stąd wydostać. A tu jest rzekomo wyjście po schodach. Spróbujmy. Aha, wyjście jest na po prostu wyższe piętro. Jest i wyżej. Dobra, to czekajcie. Na razie sprawdźmy tylko tu. Czy ja mam wrażenie, że tutaj można po tym poprzeskakiwać do góry? Dobra, tu nic nie ma. O właśnie, no i już jesteśmy na pięterku z powrotem, więc no takie... Budynek się po prostu pozapadał. Ojej, w końcu jakieś kurcze rzeczy mamy. To dobrze. Nareszcie. Czy to jest... O, kolejny poradnik. Organic Chemistry Concepts and Practice 11 Edition. Czyli 11 wydanie chemii organicznej, koncepty i praktyka. Znaczy pomysły i praktyka. Teoria i praktyka, okej. Okay. Weinberg, Kapur i Omenuko. Dobrze. Okej, okay, nowy rodzaj ulepszeń materiałów wybuchowych. O, i ten jest już jest ostatni. Twórz strzały strzały wybuchowe, ostatnie. Więcej wybuchowych strzał, to brzmi idealnie. Więcej min pułapek, ulepszenie koktajle Mołotowa. Podpalają większy obszar i miny pułapki, skuteczniejsze miny, które zadają śmiertelne obrażenia. Okej, okay, no na razie i tak tutaj nic nie zrobimy, ale tu możemy sobie wytworzyć albo tłumik, albo apteczkę. Apteczek mamy dwie. Życie pełne. Ten tłumik coś tam daje. Nie do końca, ale coś tam daje. Wybaczcie, sorry. Ziewańsko moje. Okej, okay, no to mamy już w tym momencie wszystkie te odkryte. Wszystkie podręczniki. Czy to są oczka? Jak wyglądają troszeczkę, ale może się mylę. Ocze to jest taka firma robiąca drukarki przemysłowe. A dziwna nazwa, dlatego że to jest czeska firma. Podobnie wyglądają, ale nie wiem, czy to akurat ich. W sensie ten o design mi chodzi, tego frontowego panelu. Dobra, mniejsza z tym. Myślicie, że tutaj coś jest? Nie. Znaczy, nie dało się złapać, ale pewnie nic tam nie ma też. Nie, dobra. No to nic. Hopsamy dalej na kolejne pięterko. W takim układzie i zobaczymy. Jak się rzuciło ładnie. Dobra, gdzie ten szpital? Jest! O Boże, nareszcie, okej. Okay. Ale ten szpital też jest ogromny. Tak, wiem, widziałem. Lepiej, żebyś tu była, Nora. O i tak. Chociaż oczywiście może być różnie, dlatego że tu jest to terytorium tych blizn. Ej, no to wygląda generalnie jak mapa do jakiejś walki, ten dach. Ale bardziej chyba do takiego slasherowego napieprzania się z przeciwnikami. Albo kimś pokroju, kurde, Nemesis z Residenta Trójki, ale... Ale raczej nie do... walczenia w przyczajce. Co tam jest generalnie? Coś tam się świeci. Tu się coś świeci. Tu się też coś świeci. Czyżby tekstury? Dobra, jeszcze się tak oglądam, czy coś tu... Jest szansa jakieś znaleźć, ale chyba nie sądzę. Dobra. W takim razie możemy spróbować troszeczkę przebadać okolice, czy ktoś tu się kręci, czy nie.
Ale wygląda na to, że chyba nie. Chyba na razie jest czysto. Tutaj nic więcej nie ma. No dobra. No trudno, idziemy w dół. Trochę jesteśmy widoczni w tym miejscu, ale co zrobisz? O! Możemy sobie troszeczkę popływać, aczkolwiek... Tak, ja wiem, że zanurkować kółkiem, ale... Czy to jest jakikolwiek sens to robić? Czy znajdę tu jakąś... Jakąś możliwość przepłynięcia gdzieś dołem, czy coś? Jakieś skrzynie ze skarbami? Cokolwiek? Nie sądzę. Totalnie nic nie widać w tej wodzie. Świecenie latarką niewiele daje, ale czekajcie. Mi się wydawało... Nie, przez chwilę widziałem swoją latarkę i mi się wydawało, że... Że tam coś jest. Dobra. Raczej na wiacie przystankowej nic nie znajdę. Czy ja słyszałem zombiaka? Wydaje mi się, że słyszałem jakiś zombie. Jakieś takie dziwne pocharkiwania. Tu nic nie ma. Ten Westens wygląda jak dobre miejsce dla czajenia się czających się zombie. Spróbujmy tam rzucić butelkę i zobaczymy, co się stanie. Okej, nic się nie stało, to ciekawe. Wróćmy się po butelkę. To po co tyle tych butelek tutaj dali? Podejrzane całkiem, nie? Okej, tutaj widzę, że chyba tam gdzie indziej nie ma co chodzić. Szpital to już jest to, więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Karta kolekcjonerska, no dobra. Batmdar Mandar. Nie bzie. Taka typowa anime girl. Mówiliście, że te opisy kart są całkiem ciekawe, więc cieszę się. Jeżeli ktoś to czyta, to specjalnie dla was wam te opisy wszystkie pokazuję. Też nie zebrałem wszystkich kart w poprzednich rozdziałach i to już jakby na statystykach rozdziału da się zobaczyć w menu głównym, ale no. Ale to, co znajdę, to proszę, pokazuję. Tom. O dziwnych porach słyszę strzały. Nie ma tu nikogo, kto by nas ochronił przed tym szalonym kultem. Nie możemy czekać, aż znajdzie nas WLF. Musimy dotrzeć do ich bazy i do nich dołączyć. Zacząłem chować zapasy do sejfu. Teraz wychodzę sprawdzić najlepszą trasę. Wrócę jak najszybciej. Bądź ostrożny. MKPS. Prawie zapomniałam. Kod. 385523. Okej. Okay. Gdzie jest safe w takim razie teraz? Dobre pytanie. Safe'y zazwyczaj są tak umieszczone, że je gdzieś widać. To wygląda jak... O właśnie, jak kryjówka, nie? Nice, chyba tutaj nie ma więcej... Okej, tu jest nawet warsztat. Dobrze, fajnie, w końcu coś znalazłem. Co wydaje się być w miarę bezpieczne. Na zasadzie, wiecie, jak te safe house'y z tego w Resident Evil, gdzie zapisujesz grę, tam jest bezpiecznie. Więc tu jest tak, jest ten, jest no, warsztat, to znaczy, że jest w miarę bezpiecznie. No, poza tym jednym razem, gdzie przyszliście, to była zasadzka. Czy ja mam w ogóle cokolwiek? 17 śrubek, to mi to nie da żadnej możliwości. Ale ważne jest też samo odblokowanie warsztatu do zdobycia trofeum, więc no. A jak widzicie, absolutnie nic nie zrobię. Ale najważniejsze, że go odwiedziłem.
Tak, po prostu wkurzony jestem o tą jedną lokację z Seattle, z centrum, gdzie mi jej nie zaznaczyło. A wiecie, o co tam chodziło? Bo tam były takie ruiny i chodziło, żeby przebić jakąś szybę, przeskoczyć i znaleźć jakieś bzdurę jakąś totalną i wtedy dopiero zaliczało tamtą lokację. Nie pamiętam teraz już, oczywiście. 38. A, to jest apteka. 385523 na dole kartki jest napisane. Faktycznie słychać, że jest inny. No już jeden, tego tworzyliśmy na słuch, nie? I 23. No i proszę bardzo, niech tu będzie coś fajnego. Apteczka, ok. 18 tabletek do karabinu amunicja. Tu mamy całe to i nawet mamy alkohol, którego nie mogę teraz zużyć. No i co? I lepszą bronię. Myślę, że po prostu idziemy w strzały, że nie ma co. Bo jednak chodzenie z tym łukiem jest OP. Szkoda, że nie było żadnych śrubek. No ale cóż. Tutaj jeszcze jest jeszcze coś, jakieś zapasy mogę poznajdować. Jedną tabletkę, zawsze coś. Dobra, tu chyba nic więcej nie będzie niestety. Tu można sobie zejść. Kratka, jest odpływ, a tam jest szpital. No właśnie, tylko szpital w ogóle to będzie ogrodzony, więc trzeba będzie znaleźć jakieś dobre wejście pewnie do niego. Czasem się słyszy jakieś takie mega kurwa dziwne dźwięki, nie? W tej grze. Takie, które nie wiem. Albo jakieś zwierzę mogłoby wydawać, albo człowiek, albo jakieś urządzenia, ale te urządzenia nie działają. Bo nie ma elektryczności za bardzo nigdzie. No to pewna zajebista latarka jest, nie? Tą, którą mamy, bo ona naprawdę długo świeci. Okej, apteka była dobrym miejscem. To mnie cieszy. Nie sądzę, żeby chodziło o wpłynięcie do rury. Okej, a tu co? A tu chyba za bardzo nie wyjdę nigdzie, okej. Nie, tak się wiecie, jeszcze rozglądam, czy coś ciekawego tu można znaleźć. A tu se gdzieś przepłynąłem i w sumie chyba tyle. Nic więcej z ciekawostek tu raczej nie znajdziemy poza tą apteką. Kolejna wiata przystankowa, nic więcej. Naprawdę, te dźwięki tutaj czasem są mega dziwne. Dobra, popindalamy. Można przejść suchą stopą w miarę. I pytanie, czy Nora to nie była ta, co jest w ciąży z Owenem? Oh shit. Ktoś tu właśnie podjechał samochodem. Udało się ją znaleźć. No. Naprawdę. Ucieczka. O czym oni pieprzą? A że uciekła, ona po prostu ich wytłukła? A nie, dobra, czekajcie, no bo tam w sumie uciekliśmy wtedy z Jessim. Ale nie wiem, może to nie dotyczy nas. Dobra, co my tu powinniśmy zrobić? Tu ewidentnie nie widzę możliwości wyjścia stąd. Tu jakieś rury. A tutaj... A, czekajcie, tu można wpłynąć. Okej, jest nieźle. Gdzieś się udało wejść. Tu jakieś szafy, to nie jest kurde ten? Podstacja elektryczna czasem? Mam się z czymś siłować.
w ogóle pod wodą, z tym całym arsenałem, który mamy. Wszystko kuźwa mokre. Pisaliście kiedyś, że w sumie to ten. To w sumie, jeżeli chodzi o arsenał, to rewolwery są chyba najbardziej odporne. On mnie naprawdę nie słyszy? Aha, bo on ma słuchawki na uszach. Boże, debil jestem. Powolutku. Czy to jest ta nora? Morda w kubeł. Ręce. Już, spokojnie. Znasz norę? Gadaj. Znam, tak. Gdzie ona jest? W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. Ktoś był w kiblu obok. Przejebane. Ona grała sobie w jakąś gierkę. To nie jest muzyka włączona, to jest jakaś gra. Czekajcie. Nie wiem, co to jest, ale to jest przecież PlayStation Vita. I to jest fajne, bo mogą po prostu konsolę wrzucić swoją do gry. Było już PS3, jest PlayStation Vita. No niestety, PSP i PS Vita to były bardzo fajne projekty, ale jakoś, kurczę, no nie za bardzo zaskoczyły. Chyba PSP nawet bardziej zaskoczyła, PS Vita już niestety... To jest takie pół generacji upchnięte w konsoli, bo Vita miała być coś pomiędzy trójką a czwórką. Czymś pomiędzy trójką a czwórką. Ale upchnięte w takim handheldzie i tak, kurczę, nie wiadomo z jakiej gry na to, wiecie, no taki Game Boy to był jednak Game Boy, tam wiadomo, były zupełnie inne gry. Teraz to ludzie po prostu próbują emulować tamte stare platformy, żeby sobie zagrać w te unikatowe gry, a tutaj no tak, okej. Dobra, tutaj mamy wszystko, tu tylko jeden nabój, to nic tam to nie da. Chcę przeładować wszystko najpierw, zanim pójdę gdzieś dalej. Okej, no nic, no to wbijamy i patrzymy, co tam. Okej. Dobrze. Dziewczyna czeka na mnie w bazie. Jaja sobie robisz? Znowu jesteś z Jobot. Iść na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczne. No pewnie, że tak. A to nie fair. Tu nie wyjdę. Mówię ci, zwiąż się z żołnierzem. Warty przestają być wtedy nudne. Jasne. Wezmę to pod uwagę. Kurwa, blizny są chyba coraz bliżej. Tam u góry jest jeden ziomeczek. Mam nadzieję, że to nasi wybijają tych czubków. Hej, słyszałeś, czemu wzywają nas do bazy? Ponoć Isaac chce odbić całe Śródmieście. Podobno mamy zaatakować blizny. Nie ma opcji, nie po ostatniej akcji. Isaacowi jeszcze nie odbiło. Tak, słyszałam. Chciałem tego gościa u góry zdjąć najpierw. Bo jego totalnie nikt nie widział. Nie ruszaj się cały czas. Okej, niestety go widzieli. Ale naprawdę łuk? Znaleźli, kurwa, osobę strzelającą z łuku? Skąd padły strzały, tak? Uwaga na blizny. Zajebiści są. A? Coś słyszałem. Co ty na to? Chodźmy. Osłaniam cię. Okej. Dwóch. Tam jeszcze jeden. Zobaczmy, co się dzieje. Posłaniam cię. Osłaniam cię. No, posłaniał. Dorwała, ale
dobrze wie, że to ona. Okej, okay, my teraz nadzieję tylko, że... miejmy tylko nadzieję, że te strzały im w głowach poutykały faktycznie, bo starałem się tak zrobić. Okej, okay, temu się udało. Okej, okay, ten toporek jest lepszy niż tamten wielki coś tamtego gościa. Tutaj idzie następny. Co do kurwy. No, zdziwisz się, jak ci powiem. Powiedział widzę i się urwało, no i to jest ten problem. Okej, okay, tutaj jakaś deska po prostu, naprawdę chcecie, żebym deski używał? Oczywiście żadnych komponentów znowu, żeby cokolwiek wytworzyć. Niedobrze. Czemu nie mogę tu wejść? Mogę? Mogę, dobra, ów. Idziemy tutaj na górę. Okej, okay, śrubki, amunicja. Przyczajmy się i obczajmy, czy gdzie ktoś jeszcze jest. Tutaj był ten jeden u góry, co pierwszy padł. O, jest. A ten też ma zwykły karabin. Ja niestety nie mam za bardzo strzał, żeby być po cichu. Tam są... Tam jest jedna osoba. W tamtym gdzieś kierunku mniej więcej. To jest pies, o nie! To taki ładny. Piesiu, nie! Ale tam mogą być jakieś zapasy. Tam ktoś jest, okej. Okay. To jest opcja, żeby tak w takim razie tam przeskoczyć. Wycofamy się. O, wszyscy tu przyleźli teraz nagle. Chyba strzelali z tamtej strony. Jest tu nie... Oczywiście, że zaatakuje. No, tak miało być pięknie, miałem ich tak ładnie rozgromić. Kurwa, wydupcaj kurwu! Nie miałeś być inny! Zdupcam. Że gdzie? Że tam. Wybaczcie, ale się skupiam, dlatego mało komentuję. Okej. Okay. Jeszcze jeden tutaj został. Jakoś tutaj nie wyszło, ale to nieważne. Tutaj mamy za to łom. Kurwa! Naprawdę? Tu był. Oj, te dźwięki tam są czasem przesadzone za bardzo. Kojarzy się z takim filmem klasy kurwa Z, gdzie ktoś pada, umiera i pada na ścianę przez 10 minut. Młotek 4, tu na łomie mamy 5 użyć.
Szkoda z tym pieskiem, że nie da się za bardzo jakoś wyeliminować tych psów, kurwa, inaczej. Szukajcie sobie dalej. Dokładnie. No ale co zrobisz? Dobra, tutaj się tylko obrócimy. O właśnie, bo tutaj jakieś zasoby wcześniej widziałem. Więc przejdziemy tak, czy coś. O, jakaś butelka, jakiś alkohol. Tłumik można. O, można sobie to zrobić, to jest spoko. Standardowo strzał nie mogę. Tu mamy tak. 39 tabletek. O, co tu było w tym ostatnim? Twórz wybuchowe strzały. Wybuchowe groty, które zdają ogromne obrażenie w zasięgu wybuchu. Okej, okay, ale to na razie nie, nas nie interesuje. Natomiast tam już ktoś łazi. Ja bym chciał jakiejkolwiek najpierw zrobić. Gdzie te cholerne schody? Czy jakby nie jesteśmy w ogóle w szpitalu w tym momencie, więc to raczej złe pytanie. Wyjdzie stąd, dobra. To my się tutaj schowamy na chwilę. Dobra, stwórzmy sobie. Nie rób tak, co ty robisz. Tłumik chciałem tutaj stworzyć. Tutaj jest w pomieszczeniu. Dobra, to się tam wycofamy do niej. Czy wycofamy? Pójdziemy. Raczej. Nie, ona po prostu chce was wszystkich wytłuc. Okej, to było całkiem niespodziewane, ale dobrze poszło. No i ta się w ogóle nie skapnęła. Nic a nic. No dobra, niestety się odwróciła na końcu, a ja tutaj zauważyłem zapasy i tak chciałem jeszcze coś kliknąć. Dobra, oczywiście apteczkę sobie teraz ogarniemy. Dobra, na razie jest chyba spokój, bo muzyka mi zniknęła. Co to jest? Broń biała, ulepszenie. Aha, bo tu się po prostu zmienia ten obrazek, zapomniałem. 46, tutaj mamy full. Tutaj, twórz więcej bomb dymnych. Tutaj nie damy rady, to jest szybsze czołganie się, to nie potrzebuje. Zasięg trybu nasłuchiwania, to mnie interesuje, jak najbardziej. Także to biorę. A resztę to się już tam zobaczy. No teraz jakby to nie jestem w stanie określić, czy się coś zwiększyło, czy nie. Ale no, trzeba zawierzyć i miejmy nadzieję, że to będzie pomocne. Dobra, trochę tutaj się pobujamy na lewo i prawo. O właśnie, bo można tu coś poznajdować w końcu. Dobra, weźmy tę apteczkę i możemy w końcu strzały zrobić. Nice. Dawaj to. Może to już jednak jest szpital, bo tak patrzę na ten wystrój, to chyba jednak to miejsce. Okej, tutaj jest ewidentnie jakieś przejście dalej. I pewnie standardowo ono się zamknie, kiedy już przejdziemy. Więc najpierw tutaj przemieszkujemy, co tu się dzieje. W ogóle tam na środku tego dziedzińca był taki obóz, do którego nie zajrzałem. No, tu nic nie ma. W ogóle tam nie zaglądałem, a tam mogą być naprawdę ciekawe i wartościowe rzeczy. O, więc musimy na razie się pomęczyć gdzieś tutaj. Ja już nie pamiętam, gdzie ja byłem. Aha, to są te drzwi. Tu jest recepcja, welcome. I tu przy recepcji nie ma nic, ale idąc dalej tym, o właśnie, tym korytarzem wzdłuż dziedzińca, to właśnie tutaj była ta cała walka.
I tu chyba zebraliśmy wszystko, co było. Nie, wcale nie. Okej. Coś klika, coś stuka, ale to chyba nie za mną jednak. Co teraz? Naprawdę to była cała podpowiedź? A, że tam mi pokazało tak, od tak po prostu, tam iść za tą kropką. Nie. Ja się wcale tutaj nie mieszam. Ja po prostu wracam po swoje rzeczy. Tu na przykład powinienem też sprawdzić. Aha, tu jest ten cały nadziek. Ciała poznikały oczywiście. Ale tutaj tak naprawdę... Tak, wiem, że to jest szpital. Tutaj powinny być tak naprawdę moje strzały na ziemi, bo ja tutaj pozabijałem kilka osób strzałami w głowę. Nigdzie te moje strzały i nie ma nic, tak? Standardowo. Teraz nawet nie można odnaleźć, gdzie to było, bo nie ma już ciał. Pewnie ciała poznikały razem ze strzałami. No ale tu proszę bardzo, jaki obóz mają, kuźwa. Doposażeni we wszystko. Myślałem, że słyszę samochód, ale to chyba radio. Coś tu szumi ewidentnie. To niewiele mi dała. Nie, generator tutaj chyba jest odpalony, tak? To on tak szumi. Dobra, przepatrzmy jeszcze to. Skoro już tu się zapuściłem, to... Sprawdzimy właśnie, czy jakieś ciężarówki tutaj nie podstawili z czymś fajnym albo coś. Tu jakaś butelka tylko. Okej, stąd zacząłem. Tu kolejna butelka. O, i proszę bardzo, tu jakaś dalsza część szpitala, do której w ogóle nie wszedłem. I bym nie wszedł, jakbym poszedł za tamte drzwi, więc no, warto będzie się tu przejść. I posprawdzać, czy coś tutaj nie pochowali. Na przykład takie rzeczy. I zrobimy sobie tłumik najpierw. To na przykład wygląda trochę jak jakaś apteka wewnątrzszpitalna. Chociaż wiecie, no... Ostatnie chwile tego szpitala to była zaraza, więc widzicie, że wszędzie jakieś skrzynie, jakieś łóżka pacjentów, no wszędzie gdzie się dało po prostu ich powciskali. Ale no... No przesrane, tak naprawdę przesrane być lekarzem. Pamiętam jak moja babcia tak mówiła, o Maciuś, ty może lekarzem zostaniesz? Ja mówię, no wiesz co, ja tam chciałem chemię studiować, tak, o tak, zostaniesz lekarzem, bo farmaceutą, coś tam. Nie, że, no w sumie nie, powiedziałem, że tak bardziej chemia przemysłowa, to o, czemu nie lekarzem, to byś mnie leczył. No tak, okej, a teraz mamy pandemię, COVID i co, i kurwa, ci cali lekarze mają najbardziej przesrane ze wszystkich. Niestety, może nie w Polsce, ale ogólnie na świecie jest sporo ofiar właśnie wśród lekarzy, bo oni są narażeni na to wszystko. Wcale nie taki fajny zawód, może prestiżowy, może są dobre pieniądze. To jest już raz rozbite było przeze mnie. Ale no, obarczone wielkim ryzykiem. Dobra, idziemy w końcu przez te wrota. Przeszukałem wszystko, no dużo tego nie było, no ale zawsze coś. Wchodzimy. Aha, dobra. Tak jak myślałem, ona celowo zamknie za tymi skrzyniami te drzwi, żeby nie można było za nią pójść. Bo to z jednej strony można stwierdzić, o, blokujesz sobie drogę ucieczki, a z drugiej strony ona sobie jakąś tą drogę ucieczki już znajdzie. O to się bym nie martwił. Natomiast... Może być tak, że przyjedzie jakiś następny patrol, ona o tym nie wie, nie ma szans wiedzieć. Przyjedzie następny patrol, zobaczy ciała i o kurwa, nie? Dobra, jeżeli przeszukują górne piętra, to nie sądzę, żeby byli na pierwszym. Więc chyba tutaj jeszcze w miarę bezpiecznie mogę się poruszać. Jakiś liścik. Jakieś krzyżyki nawet. Lista zapasów konieczne, gaziki nasączone alkoholem, waciki odkażające,
Bandaże dziane, przylepne, muślinowe, lateksowe rękawiczki, maseczki, morfina i naloxon. Nie wiem, czym jest naloxon, ale też pewnie coś uśmierzające ból, pewnie mocne. Koce, żel na oparzenia, agrafki, bandaże. Jeśli się uda, zestaw do infuzji doszpikowej, opatrunki hemostatyczne, jakie się uda znaleźć. Ciśnieniomierz, antybiotyki, penicylina, lewofloksacyna, amoksycyklina. Co się uda znaleźć? Noszę. Chyba znaleźliśmy wszystkie. Nożyczki ratownicze, szybko zakładane szyny, opatrunki na otwarte rany, klatki piersiowe, cokolwiek zostało, rurki krytaniowe. Trzeba koniecznie sprawdzić porządnie pierwsze piętro. Są tam pomieszczenia, do których jeszcze nie zaglądaliśmy, a może w nich być coś przydatnego. Miejcie na niższe poziomy sam. Okej. Okay. Myślę, że tutaj notatka. O, ale tapsy zostawili. A tu przydatne rzeczy można z tych suplementów dostać, jak się znalazły odpowiednie magazyny. No dobra, no, czyli niższe poziomy raczej omijajcie, no więc tutaj to pewnie nikogo nie ma. To ty, Nora. Raz, dwa, trzy postacie widzę. Czy jednak są tutaj, debile. Mieliście... Niższe poziomy mieli zostawić w spokoju. A tu co? A tu na pierwszym piętrze siedzą debile. Tam jest. Tu jakiś ziomeczek. Może gdyby było tu więcej strażników, Abby wciąż byłaby w celi. Kurwa, kiedy była tu Abby? Nie jestem głupi. Powiesz nam, gdzie zniknęła. Kiedy Isaac nas o to spyta, powiem, co według mnie się stało. Mm. Jak chcesz, ja mam co robić. Nora! Nie chcę za nią oberwać. Okej, okay, Abby powinna być w celi? Może za to, że poszli zabić tam Joela i tak dalej, to Abby poszła do celi? Co się zamknęli ją, bo było to wbrew jakimś rozkazom? Jezu, jaka ona jest sprytna. Jak ją Joel dobrze wyszkolił, to jest niesamowite. Okej, okay, teraz się rozejrzyjmy. Czy ktoś tu jest w okolicy? Chyba nie, chyba po prostu idziemy za Norą, która jest gdzieś tutaj. Nie krzycz. Nie, to nie jest, ta w ciąży. Połóż to na stole. Chyba nie Talia była w ciąży, nie? Pamiętam. A co, jakbyśmy nie mieli naboi? Ha. Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. No już sporo ich wybiłem. Ale ty zginiesz. Ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Może trzeba było, bo teraz się mści. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Dokładnie. Gdzie Abby? Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Hmm. Nie, ona tylko... Tak. Widziała, jak go zabijają. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Ty suko! Pomocy! Idrus! Hej, na pomoc! Tutaj!
Dawaj, otwieraj. Nora! Nie uciekniesz mi! Prawdę. Cholera! No rozbijaj, biegaj. Zastrzelić ją! A ci za chwilę zastrzelę twoją starą, twojego starego, a potem wtedy ci wrzucę w dupę. Ciebie też zastrzelę. Przez dupę. Zabita przez dupę. Gdzie ona kurwa jest? O, szlak. Nie, nie, nie! Mam cię! Ona powiedziała, mam cię, bo tam skoczyła, czy? Dawaj, dopierdoli. O, jest kwadrat, mam kontrolę. Dawaj, 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 jeszcze raz. Dalej! Rzucić broń! To co, rzucajcie broń. Nie, nie, czekaj. Nie, 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 proszę, proszę! Wjeżdżaj! Odłóż broń! Puścimy cię wolno, pogadam. Zamknij ryj! Rzuć broń, ręce do góry! Zjeżdżajcie! Nie masz dokąd zwiać. Ma. Tam są zarodniki. Tam są po prostu zarodniki. A ta już od razu kaszle. No i powodzenia, Nora. Załatwić ją! A. Kurwa, no nie wierzę. Kto włączył jebany prąd? Nieważne, znaleźć intruza. Nie będziemy się tutaj pierdolić, nie mam na to czasu. Okej, niech ich dopadną. Będzie następny. A po prostu poczekam. Idealnie. Ja po prostu poczekam. Klikacze się nimi zajmą. Nic nie musiałem robić. To jest cudo. Wiecie, walić wszystko. Idę po prostu tutaj w te drzwi i tyle. A Nora i tak już... nic nie zrobi. Bo już nie miała maski. Siedziała tu chwilę. Hehehe, i tu mamy zajebistą przewagę, Eli. No dobra. No. Gdzie jesteś? Nie wiem, czy mogę mieć latarkę włączoną? No i dobra. Oho, ktoś tu kaszle. Masz, sukwo, bura. Tu jakieś archiwum w ogóle jest. O to chodziło, żeby unikać niższych pięter. Bo tu kuźwa tyle tych zarodników. O Boże! O Boże! A, tu już nie wejdą, już tu nie ma kto wejść. Oj, kurde, trzeba będzie tutaj niestety ankietę odpowiednio wypełnić. Ale piękne ujęcie. Wdychasz zarodniki. I co w związku z tym? To ty. To ty.
Okej. Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abi? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Okej, na chwilę wyłączę kamerę. Ostatnia szansa. Bo chcę mieć dobre ujęcie na ikonkę. Nie zdradzę przyjaciółki. Straciółki, kurwa, morderczyni. Dobra, gdzieś tam sobie wybiorę moment do ikonki. Ale wściekłej winy. I to mi się podoba, nie widzimy tej przemocy tak naprawdę. Po prostu jest to zabrane sprzed naszych oczu. I to jest dobry pomysł, dobre wyjście. La 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 la. I jesteśmy z powrotem w teatrze. I jak miło. Fajnie. O, jakie drżą ręce. Macie stres, wysiłek. Nerwy. Czułem na padzie, jak uderzę w to ja. Te drzwi. Jesteś cała w czyjejś krwi. Chryste, to twoja krew? Nie, ich. Ukrywa się w takim akwarium. Okej, spoko. Jednak Nora coś powiedziała? No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Najwyraźniej tak, najwyraźniej coś powiedziała. Tak mokro na zewnątrz, deszczu tyle, kurde, strugami się chyba leje. Czy może nie, ale taki wodnisty klimat raczej jest, a ona się nie obmyła. Uuu, siadło i to na psychice. Niestety jest zły moment teraz na zakończenie, no bo to jest wszystko przerywnik filmowy. Więc go zobaczmy, jak chciałbym skończyć odcinek. Do góry. Oczywiście, że tak. Pośniaczona, poszarpana, poraniona strasznie. Się rozpłacza. No, jednak... Wiecie, dużo informacji, tu, że świetliki w ogóle wiedzą o niej, wiedzą, która to jest dokładnie osoba. Znaczy, może niektóre dokładnie, ale takie, aha, to jesteś ty, to ty jesteś ta odporna. Wydusiłam to z niej. No tak, to nie było tylko zabicie kogoś, tylko po prostu tortury. Już dobrze. Nie chcę cię stracić. Ja bym jej nie całował w tamtym miejscu po plecach, no miała tam wielką, kurwa, ranę szarpaną. Dwa lata wcześniej. Znowu mamy wspomnienie. Fajnie. W sensie, co kino, to wspomnienia. Podoba mi się to. Znaczy, ten teatr. Jak jesteśmy w teatrze, to... Okej. Oddział pediatryczny.
Jak to ładnie. Ojej, przypomina mi się taki jeden urbex, który robiliśmy z Anią. On jest na moim kanale, o dziwo. Opuszczone Centrum Leczenia Dzieci, ono już nie istnieje. Ono znajdowało się w Krakowie przy ulicy, no przy właściwie Rondzie Grzegórzeckim. Nie istnieje, już jest zrównane z ziemią. My tam jak byliśmy z Anią, to dosłownie po paru miesiącach po prostu przestało to istnieć. Bo to już było pod rozbiórkę zrobione. Dobrze, słuchajcie, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się wam podobało, to zaś zostawcie jakiś komentarz, łapkę po sobie, cośkolwiek, znak, że żyjecie. No i tyle. Widzimy się, słyszymy w następnym odcineczku. Bye bye.